Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Czy jesteś przyjacielem Boga? Czy w ogóle można stać się przyjacielem Boga? No Jezus mówi dzisiaj wyraźnie do swoich uczniów: Już nie nazywam was sługami, ponieważ znacie mnie. Objawiłem wam siebie, a przez to i objawiłem wam Ojca. Sługa nie ma relacji ze swoim Panem, tak jak przyjaciel. Sługa nie wie, kim jest jego Pan, ponieważ Pan tego sługi nie mówi o sobie wiele, nie powierza mu tajemnic. Czy Bóg powierza ci swoje tajemnice? Jeżeli tak, to znaczy, że jesteś Jego przyjacielem. Jeżeli nie słyszysz w ogóle głosu Bożego, jeżeli Jego głosu nie rozpoznajesz, jeśli nie umiesz słuchać Boga, to znaczy, że nie jesteś Jego przyjacielem. Jesteś Jego sługą. Jezus po 3 latach pozwolił uczniom dowiedzieć się o sobie wszystkiego. Dał czas uczniom na to, żeby uczniowie stali się Jego przyjaciółmi. I zobaczcie, jak długo uczniowie byli przyjaciółmi Jezusa. Chwilę, kilka godzin. Po tym, jak usłyszeli, że są Jego że On jest ich przyjacielem, a oni są Jego przyjaciółmi, to rozpierzchli się. Jeden Go zdradził, drugi się wyparł Jego, pozostali uciekli, tylko ten umiłowany uczeń przyszedł pod krzyż i tylko on wytrwał pod tym krzyżem, a reszta uciekła i przestali być przyjaciółmi. Potem znowu Jezus ich szukał, znalazł ich w Galilei, stali się Jego uczniami, sługami i czekali na Ducha Świętego, który na nowo nazwał ich przyjaciółmi. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje w pierwszym czytaniu. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was tych ciężarów. Jaka przyjaźń. Naprawdę trzeba być pewnym relacji z Bogiem. Trzeba mieć naprawdę wielką relację z Bogiem, żeby powiedzieć tak o sobie i o Duchu Świętym, że ja i Duch Święty postanowiliśmy zrobić to i to. Wow, to jest przyjaźń. Czy chcesz takiej przyjaźni? Jeżeli tak, to daj czas Bogu. Nawet my nie nazywamy drugiego człowieka przyjacielem od razu. Dajemy sobie czas. Badamy tego człowieka, patrzymy na niego, słuchamy tego, kim on jest, wchodzimy z nim w relację coraz głębszą i dopiero później, i to nie z każdym, wchodzimy w relację przyjaźni. Jesteśmy ostrożni. Tak samo i Bóg. Bóg też jest ostrożny. On wie, że na tej przyjaźni to on najgorzej zawsze wychodzi, ale mimo to ryzykuje, ale nie od razu. Jeżeli masz sporadyczną relację z Jezusem, to nie jesteś Jego przyjacielem. I nie dziw się później, że w Twoim życiu nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, nic się nie przemienia. Zbliż się do Jezusa jeszcze bardziej. Im bliżej będziesz Jezusa, tym szybciej staniesz się Jego przyjacielem. A On, jak prawdziwy przyjaciel, weźmie Ciebie w obronę przed Twoim nieprzyjacielem i nie pozwoli, żeby Twój nieprzyjaciel panował nad Tobą. Oczywiście mówię tutaj o złym duchu. Więc pytanie, czy chcesz, żeby Duch Święty, żeby Bóg Ojciec i Bóg Syn Boży byli Twoimi przyjaciółmi? Jeżeli tak, to naśladuj uczniów. I czekaj, aż Bóg do Ciebie przemówi. Jak On to zrobi? Nie wiem.
On wyjdzie do ciebie pierwszy. On przyjdzie do ciebie i powie: tak, jesteś moim przyjacielem. Przetrwaliśmy naprawdę różne momenty w naszej relacji. Jesteś godzien nazywać się Bożym przyjacielem. To wszystko, co dzisiaj mam do powiedzenia. Idę rozmyślać nad tym, czy ja jestem w ogóle Jego przyjacielem. Bo chyba dzisiaj jeszcze nie. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.